Marcin, hojność miasta dla spółek sportowych wobec dużo niższego zrozumienia potrzeb instytucji kultury. Mamy w projekcie budżetu ograniczenie wydatków na działalność Muzeum Chodziąckiego, a jednocześnie muzeum ma stać się operatorem Góry Zamkowej, czy Wieży Klimek, jak zwał, tak zwał. I jeśli nie posiadamy tego zabezpieczenia finansowego, w jaki sposób muzeum miałoby się wywiązać z tego problemu w zasadzie, który zostanie włączony w zakres działalności tej instytucji. I tutaj, jeżeli radny Lubin wspomina właśnie o tej hojności w stosunku do spółek sportowych, to wydaje mi się, że należałoby raczej zwrócić uwagę na finansowanie tego typu działań, które są popularne i przynoszą nam w tej chwili, powiedzmy sobie, wartość dodaną. Szanowni Państwo, w kontekście wypowiedzi radnego Szymona Grubina, w kontekście wypowiedzi radnego Mariusza Żywowskiego, chciałbym złożyć oświadczenie w Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej. Oświadczamy, że podejmiemy inicjatywę uchwałodawczą w sprawie określenia transparentnych procedur dokapitalizowania spółek sportowych z uwagi na szczególnie duże zaangażowanie publicznych środków w ich finansowanie. Ustalimy jasne kryteria oceny efektywności wydatkowania tych środków, na przykład minimalny poziom ekwiwalentu reklamowego, poziom udziału sponsorów prywatnych. Uważamy, że wpłynie to na zwiększenie kontroli nad funkcjonowaniem tzw. spółek sportowych.